Debata nad raportem o stanie miasta Suwałki za 2023 rok została zaplanowana na 28 czerwca. Dokument dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Ratusza i warto się z nim zapoznać. To kopalnia wiedzy o mieście. A ci, którzy go przeczytają i będą mieli uwagi lub spostrzeżenia, powinni skorzystać z przysługującego im prawa głosu w tejże debacie. Po jej zakończeniu Rada udzieli lub nie udzieli wotum zaufania włodarzowi miasta. Co ważne, z obywatelskiego punktu widzenia prawo głosu przysługuje mieszkańcom, którzy dokonają stosownego zgłoszenia chęci wypowiedzenia się podczas czerwcowej sesji i uzyskają poparcie co najmniej 50 osób. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym w debacie może wziąć udział do 15 mieszkańców, chyba że Rada Miejska zwiększy ilość miejsc. Ale Suwalska nie zwiększyła, więc to dostęp wręcz reglamentowany. Niestety dotychczasowe doświadczenia pokazują, że mieszkańcy Suwałk nie są szczególnie aktywni w debatach dotyczących stanu miasta i sporadycznie pojawiają się na samorządowej mównicy. Nie sposób ustalić, czy aż tak bardzo się im w Suwałkach podoba, czy może brakuje im odwagi do recenzowania poczynień prezydenta. Faktem jednak jest, że chętnych jak na lekarstwo. Tymczasem dla mniej zdeterminowanych w kolejnych wydaniach naszego programu informacyjnego będziemy prezentować zawartość 200-stronicowego raportu. Dzisiaj o demografii.